Dzień dobry, witam was bardzo gorąco, a o E3 już raz gadaliśmy, ale to nic, porozmawiamy sobie drugi raz. Pytacie się często, jaki czołg robić w naszej kochanej lub znienawidzonej giereczce? Przeważnie chodzi o klasę czołgów ciężkich, które cieszą się dużym zainteresowaniem, chociaż na randomkach mamy ich deficyt. Płynęło na to kilka czynników. 2-3 arty lub 4 czołgi lekkie, no i oczywiście chmara niszczycieli. Zapytacie dlaczego? Pomijając artę i lighty, z przyczyn oczywistych skupmy się na trójkątach. Duża ilość pozycji w grze dla tej klasy od dawna systematycznie jest dodawana na mapach. Dobre uszkodzenie na strzał, przy tym na ogół wystarczająca lub średnia penetracja i pancerz. Nie mówię, że wszystkie czołgi posiadają wyżej wymienione atuty, bo wtedy mielibyśmy totalny Armagedon, ale niektóre cechy są łączne. I tak właśnie jest w przypadku E3. Czołg, który dostał obniżone statystyki, nadal jest cholernie mocny. Macie 375 penetracji na APCR-kach i co ciekawe, wcale nie takie niecelne działo. 0,31 celności na takim potworze powoduje, że na bliski i średni dystans większość uszkodzeń do zrobienia jest raczej formalnością. Ucięty zasięg widzenia, czas przeładowania i celowania, odjęte HP nie zmieniły tego czołgu wcale. Chociaż chciałbym doszukać się różnic, to nie jestem w stanie. Czemu tak się dzieje? Pancerz. Po prostu pancerz połączony z mobilnością i wytrzymałością, które gwarantują wam nowe moduły. HP, turbo, najlepiej eksperymentalne. A dorzucacie sobie do tego jakiś dosyłacz i jedziecie w random z uśmiechem. Superstruktura tego czołgu jest do przebicia w kilku małych punktach przy jarzmie. Na boczkach, które znajdują się nad górną płytą, no i na cyplu. Problem jest jeden. Musicie mieć bardzo duże wartości penetracji, aby móc to zrobić. Waszym jedynym ratunkiem, grając standardowym czołgiem, bez dostępu do wysokiej penki, będzie dolna płyta, która i tak potrafi odbić więcej niż ustawa przewiduje. Jak macie nasyp lub jakąkolwiek przeszkodę czy małą górkę, to wymiany na ogół są darmowe. Musicie jednak uważać na inne niszczyciele czołgów, takie jak Jagoda czy WZ-ka lub tego typu czołgi, które posiadają wysoką pękę. Nie jest to tak wolna maszyna jak jej poprzednik. 30 km na godzinę daje radę. No i taki fun fact, wynosi więcej niż średnia prędkość rowerzystów. Możecie to sprawdzić, jak mi nie wierzycie. Patrząc na ten czołg frontalnie, od razu mam w głowie widok typowego American Bully. No zobaczcie sami. Piękne dzięki, że wysłuchaliście tego przydługiego wstępu, a ja was zapraszam do oglądania. Trzymałe koń. Ale bestia. Ale bestia. Ale bestia, jak bejtuje. O Jezus, jak on bejtuje. Jak on bejtuje. Ten jest mocny. Jezu, ile tu jest. Co tam? Jak tam twoje trzymałe na S-koniu, ziomek? Tak się robi, ziomków, rozumiecie to? Macie trójeczkę, jedziecie sobie za hula, no i farmuszka, farmuszka, farmuszka. I co wy, to jest jakiś wysyp mamutów straszny. Farmuszka, 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 ten wierszyk od tego... Masz drugą stronę z donatami, jakby co. Dobra, nie ma problemu. Nie lubię strzelać takich pestek, ale... E3 możecie sobie zrobić. Moim zdaniem E3 ciągle jest bardzo mocnym czołgiem.
Moim zdaniem E3 ciągle jest tym mega, mega mocarnym czołgiem i... Oddaje. Oddaje po prostu w randomie. E3 jako czołg sam w sobie potrafi ciągle klepać nubków i to tak mega, mega mocno. 705 grające na wieżę? Nie ma problemu. Nie ma problemu. Oba są bardzo dobre. Hori ma większy potencjał damage'owy, bo Hori nie cierpi tak na zmianach matchmakingowych, nie? W sensie możesz dojechać, możesz zagrać agresywnie, możesz zagrać pasywnie. Jeżeli chodzi o Hori, no to tutaj nie musisz się niczego bać, nie? Hori jest po prostu mocne w każdym MMie praktycznie. Zobaczcie, ile ja damage'a zrobiłem? Nie dostając praktycznie... Nie dostałem żadnej pestki od tych gości, dostałem tylko jedną pestkę od Arty. Zobaczcie, ile damage'a zrobiłem z tamtej pozycji. Coś absurdalnie głupiego to jest, moim zdaniem. Delikatnie rzecz mówiąc, nawet bym powiedział, że absurdalne. Mam wrażenie, że ten Forsz wjedzie tędy, tutaj. Będzie grał stąd. O nie, zostawią mnie z tym. Niestety nie zrobimy tutaj lepszego już wyniku. My w to musimy wjechać, ziomki. My w to musimy wjechać, mam dwa medy z tyłu. Niewko potrzytko, syn potrzytko, rybaka był pacy Z5-0, wesołych świąt i mokrego zajęcia usmiewający se smajlik. Wesołych, wesołych świąt, mordeczko, zdroweczka życzę. No spoko była giereczka, nie? No do pewnego momentu, ale wydaje mi się, że powinniśmy tam chyba agro jakoś na dole lepiej zagrać. No dobra, no widzicie trójkę. Dobrze. Ty, gdzie on jest? Czy tu? Chyba tam. Kurde. Dawaj, idziemy po niego. Dawaj. Nie dygaj, dawaj. A widzicie? Mówiłem, że tutaj jest? Mówiłem? To się nazywa wyczucie, widzowie. Spokojnie, jest okej. Ale tupy! Okej. Nie no, lecisz do garażu za to. Jedź. Macie bata na dupie, ślepa p***. Dobrze. Dobrze. Elegancko, wszystko super. 3, 2, 1, tuba. Siadło. Uwielbiam ten czołg. Moim zdaniem ciągle topowy Tedek.
A trzyma pancerz? Ma zajebisty, ma topowy pancerz ze wszystkich tedeków. Ryzyko się opłaciło. Czasami trzeba podjąć ryzyko. Elegancko. I Minotaur. Tak. Ten czołg jest bardzo dużo wybaczający. Ten czołg jest bardzo dużo wybaczający średniemu, słabszemu graczowi. Mega dużo ci odda. Nie do końca jest giga idioto odporny, bo nie masz wieży. Nie do końca jesteś giga... Potrafi wybaczyć, ale nie na tyle. Na przykład moduły. Jeżeli weźmiesz zły zestaw modułów na E3, no to będziesz strasznie tyrany, nie? Weźmiesz sobie cichy układ, dosyłacz wente, to będziesz cierpiał. Bardzo. Musisz mieć turbo, musisz mieć HP, no i musisz mieć dosył. Na ten czołg istnieje tylko jeden zestaw modułów bez względu na mapę. Czy grasz Prochorówkę, czy grasz Malinówkę, czy grasz Himmelsdorf. Musisz mieć jeden zestaw modułów. No i dobra, spoko. Takie dzisiaj casualowe gierki E3. Ojka. Sorry, jestem gruby. Coś mi ciągle rusza i szturcha, nie? Ech. Pojechałem do McDonalda w święta. Kupiłem sobie 3 największe zestawy. I sobie siedziałem i chillowałem w domu. Z McDonaldem w święta. No i gitarka. Nie dla mnie? No słuchaj. Cieszę się, że w ogóle możesz jeść takie rzeczy. Tutaj będzie mega ciężko. Jak on się tutaj zatrzyma, to... Wniosę wam AMX-a, chłopaki, dobra? Albo i nie. Zwiast po 2,79. Pierwszym czołgiem, którym spłynie, będzie fullowe 2,79, nie? Już wam to mówię. Ja już jestem pewien, że tak będzie. Pierwszym czołgiem, który spływa, jest 2,79 fullowe, nie AMX. Który sobie gra obok, nie trójka, która sobie gra obok, tylko 2,79. Z hajka, chłopaki, możecie strzelić, nie? A jak strzelacie do trójek, to zawsze starajcie się strzelać do trójek tam, gdzie są traki. Z hajka. Umiesz z hajka? Nie umiesz. Tak? Zawsze tutaj. Patrzcie to, tu albo tu, tak? Tu albo tu. Nigdy nie tak jak w środek, jak ja teraz strzeliłem. Często możecie się niepotrzebnie głupio odbić. Mieszkanie we Władysławowie. O! Jura kiedyś tutaj grając, dychę na nóbkach zrobił. Esetką. Co on robi? Serio, co on robi? Nie wiem, moim zdaniem E3 jest bardzo łatwa i prosta w obsłudze. Moim zdaniem, jeżeli szukacie jakiegoś czołgu do pogrania, który jest w miarę sensownie łatwy, prosty i przyjemny, to go E3. Dasz sobie radę. Dobrze. Dużo dziwnych akcji jest dzisiaj, nie? Snajpiące jest siódemki, esety. Miałem dzisiaj, słuchajcie, na El Halufie. Miałem dzisiaj na El Halufie snajpiące E3. Nie, przepraszam, nie E3. S100. Miałem snajpiące S100 z tych wydm na północy. Ja piątkę polecam, no ale piątka nie jest tedekiem, nie? Piątka mechanicznie, moim zdaniem, jest ciężka i za ciężka dla większości osób. Moim zdaniem piątka jest za ciężka mechanicznie dla większości osób, kochani. No nawet nie wiem, co tu się dzieje, ja sobie po prostu jadę, wciskam W tą E3. To jest mój cały gameplay z tego czołgu dzisiaj. Tak się tym gra. Fenomenalny czołg. Super maszynka. No i co?
Zagrałem tym czołgiem dzisiaj 6 gier, z czego w dwóch zrobiłem 8,5 i 8900. Ja nie wiem, mam wrażenie, że ludzie, którzy nie grają E3, bardzo dużo tracą. Ludzie mówią, że E3 dostała nerfa i nie ma... I nie ma po co tym grać. Nie zgadzam się absolutnie, bo ten czołg ciągle ma te wszystkie walory, które miał wcześniej, tylko że strzelasz sekundę później. Nie robi ci to żadnej różnicy. To nie jest czołg taki jak 907, którym grasz na DPM, tutaj grasz na HP, tutaj grasz na pancerz, tutaj grasz na alfę. Krótka piłka. Nie wiem, no co ja mam powiedzieć? Klasztor. To było tutaj. Te medy wjechały mi na dupę i mnie skasowały, nie wiem gdzie one były. To i coś jeszcze. Jakieś takie dwa gównoczołgi, ten Centurion, na 100 HP. Ha. Stalkujecie. Nie wiem, no. Ja nie dają mu dalej pestek, jak go ogłuszam, no. Weź tu misję, zrób na 2-6-0. Nie lata, ja to w chuj, mordeczki! Pewnym, że mi nie dupnie rower na trasie. Tak samo, co mam brać nie zapasowe chcę dać, ty mogę? Uliczne, bo mi mogą pomyknąć zaciski w którymś momencie. No cóż. A to jest taka imba pozycja tutaj, jak ktoś ci przywali te drzewka... Wiesz, właśnie, przez to, że ma się hydrauliczne hamulce, to lepiej nie zdejmować koła w terenie. O tak. Tak. No, mówię, że rolki to sport bogatych ludzi. To już lepiej sobie kup rower. Za rower zapłacisz dwójkę, ale starczy ci na dłużej. Nie, ale rolki to mógłbym kupić. A ten chłop jest biedny. No i tupa. Jaki ten chłop jest biedny, jeździ 705 grać na wieży, łapie dwie tuby. Ziomek. Siedemsetpiątka do grania na wieży, mówiliście, że to takie mocne. A tutaj też jest piksel? Czekaj, tutaj też się da przebić, widzieliście to? Widzieliście to żuczki? Tam też wchodzi. No dobrze. Mi się wydaje, że on jest jednym z tych dziwnych graczy, on się wychyli, nie? Żeby dać tego HEK-a, on zrobi wszystko, żeby dać tego HEK-a. Strzeliśmy za kolejne 80, ja wam mówię. 5, 4, 3, 2, żartowałem? Ty padło pytanie, sfaniacze. Ile robisz kilosów rocznie na rowerze? Boże, jaki mapy mi rzuca dobre nagranie, kurde. Lightem. Ale mamut. A tu... Ajajaj. Helenów. Tak? Jedziemy się wywalić. Zarobiście. Ale nie liczę, nie mam strawy ani nic takiego. Nie no! Ja no już jutro. Zaraz napiszę. Już jutro, broni. Ale ja ci zaraz coś napiszę. Co już jutro? Kalendarzowa wiosna, w sensie kwiecień. Może tak. Okay. Kalendarzowa wiosna jeszcze nie, już jest. Ale już kwiecień. Jutro tak. Prima aprilis. Ziomek, a możesz się wychylić na tego gościa i mu dać tubę? Dzięki. Zginąłem. Myślałem, że on strzelił. A zjebałem. Strasznie. Myślałem, że on strzelił. Nie mam dźwięków w grze, więc odgłośnionych. Ale myślałem, że on strzelił, wiesz? Myślałem, że on strzelił. Ale nie mam tych dźwięków, bo mam głośną muzykę. I tak sobie myślę, o kurde. Chyba mnie zbejtował.